Chciałam właśnie przedstawić teraz artystów i zaprosić ich tu na scenę, żebyście Państwo zobaczyli ich twarze, żebyście potem mogli z nimi rozmawiać o ich twórczości. Więc będę czytała z katalogu. Janusz Błaszczak. Maria Dziobak. Aneta Jaświńska przybywała. Grzegorz Kalinowski. Daniel Pielucha. Tatiana Pytkowska i mąż Włodzimierz Pytkowski. Tego katalogu. Stanisław Siedliński. I Krzysztof Trzaska. Oraz Marek Grubel, który tu był bardzo pomocny w aranżacji wystawy. Spotykam panią dzisiaj w Oskrzenicach. Jestem w tych okolicach trzeci raz, a właściwie czwarty raz, bo byłam kiedyś w Janowie Podlaskim na plenerze i pierwszy raz 5 lat temu byłam w Bublach u rodziny, u mamy i taty, pani Dominiki. I wydaje mi się, że ten temat, ta ziemia tutejsza bardzo mnie zachwyciły, a zwłaszcza te dwory, bo te dwory to są takie, taki mają specyficzny klimat. Ja mieszkam w Konstancinie w nowoczesnej zabudowie, mogę powiedzieć, że w XXI wieku i ten powrót do tradycji, do takiej pięknej, dawnej Polski zawsze mnie fascynował. Marzyłam o tym, żeby być właśnie w takim miejscu i marzenie się spełniło. Czy musi być specjalne właśnie miejsce? Czy miejsce w dworku, w dworze, w Oskrzenicach daje takie poczucie spełnienia, odkrycia swojej swojego wnętrza, daje natchnienie? Czy tu się rzeczywiście fantastycznie maluje? Tu się bardzo dobrze maluje, ponieważ atmosfera tego dworu, nie mówiąc już o gospodarzach, którzy bardzo hołubili nas podczas pobytu i dawali nam pełną swobodę w malowaniu, w wybieraniu tematów. Jest to bardzo ważne dla artysty, że nic nie jest narzucone. Każdy pracował jak chciał i chyba tutaj jest właśnie rezultat tej różnorodności, a ten klimat, to ciepło dawnej, starej Polski bardzo, bardzo mnie urzekło. Jestem szczęśliwa, że ten dąb do mnie przemówił i że ta cała okolica nagle wróciła jak gdyby w pamięci moich dziadów. Widzę, że uwielbia panią malować kwiaty. W ogóle panią obrazy są bardzo kolorowe. To też natchnienie w Oskrzenicy? Ogólnie już, to jest mój klimat. Lubię ciepło. A ciepło, dom, to jest równoznaczne z kwiatem, z czymś pięknym, z słońcem, z dobrą atmosferą i z dobrym nastrojem. Trzymam w ręku katalog, pierwszy katalog, który się ukazał w tym miejscu. To jest katalog z Woszczenicy, z dworu Woszczenicy, w którym brało udział 12 artystów i wydaje mi się, że plon mamy dzisiaj bardzo bogaty. Także jeszcze raz serdeczne dzięki dla wszystkich, którzy nam tutaj pomogli się znaleźć. Pan również był uczestnikiem tego pleneru malarskiego. Tak, byłem po 5 latach, znowu odwiedziłem Podlasie. Co jest wyjątkowego w tym terenie? Jest coś wyjątkowego? Różnimy się od innych stron Polski? Bardzo.
szczególnie klimat do pracy. Spokój, cisza, żadnych większych atrakcji, oprócz tych pogodowych, bo upały dały się we znaki. Pana obrazy są bardzo realistyczne, ale takie symboliczne, tak się domyślam. No, od lat już to, co robię, nazywam nadrealizmem polskim i jest to związane z naszą tradycją, z naszymi obyczajami, religią, wszystkim tym, co jest nam najbliższe, wyjątkowe dla Polski. Ile obrazów powstało tutaj w Ostrzelince? Przyjechałem tu z Mazur, więc te obrazy są taką kontynuacją tego, co tam pozaczynałem i nie jest to bezpośrednie jakieś odniesienie do pejzażu teraz tu, w którym jesteśmy, ale po prostu to, co sobie zaplanowałem wcześniej, to wokół człowieka i przyrody. Warto tu wracać? To jest miejsce szczególne, bijące tym natchnieniem? Zawsze z radością wracam, zawsze wiem, że coś nowego tu powstanie i zawsze jestem zadowolony z tego pobytu. To dobrze, że jest takie Podlasie, które jest takie senne, takie monotonne, takie ciche. To jest w ogóle jedna z najpiękniejszych okolic w Polsce. Zresztą ja na Podlasie dosyć często przyjeżdżam, chociaż akurat w tym miejscu jestem po raz pierwszy. Natomiast Podlasie jest mi dobrze znane. Będąc tutaj, żyjąc tutaj, obserwując rozwój tego regionu, właśnie widzę, że te dworki zostają odrestaurowane, dostają nowych gospodarzy. To już dzieje się od kilkunastu lat, ale no właśnie są gospodarze, którzy mało tego, że stawiają na odrestaurowanie pewnego rodzaju zabytku, to również widzą sens w tym, aby zapraszać gości, artystów. Czy właśnie tak powinna wyglądać ta współpraca? No ja myślę, że lepszego scenariusza nie możemy sobie wyobrazić, szczególnie my twórcy, bo mamy tu takie miejsce, gdzie okoliczności przyrody są, prawda, wspaniałe, a do tego mamy jeszcze architekturę, która ma swój klimat i razem tworzy idealne miejsce do pracy po prostu. Jak by pan opisał swoje obrazy? Cóż, moje obrazy generalnie nawiązują do, no właśnie, do rzeczywistości. Są to obrazy realistyczne, do pewnego stopnia przetworzone i dają taki klimat pewnej zagadki, bajkowości, ale zawsze osadzone są w jakichś realiach. Prawie na każdym widzę jakieś zwierzę, czy to w formie symbolu, czy w formie jakiegoś tła, czy dodatku, i widzę, że gustuje pan w ptakach. Ptaki, zwierzęta jak najbardziej. Część zwierząt ma taki wymiar alegoryczny, są to powiedzmy znaki zodiaku, ale część, tak jak tutaj stadko dzików, wbrew pozorom jest to pewna rzeczywistość, bo ja miałem w tym roku okazję być powiedzmy ojcem chrzestnym. W moim ogrodzie dokonał się poród stadka dzików i ponad tydzień one u mnie mieszkały. I jeden z tych dzików trafił na Podlasie właśnie do schroniska, ponieważ się zabłąkał i gdzieś tutaj sobie teraz żyje, pewnie już na wolności. Jak pan wylądował w Ostrzelnicach, że tak powiem górnolotnie? W Ostrzelnicach wylądowałem tak, że poprzednio na plenerze u rodziców obecnych gospodarzy byliśmy w Buble Łukowiska, w dworze i teraz po pandemii spotkaliśmy się tutaj właśnie pierwszy raz u rodziców państwa Wróbel, u pani Dominiki z małżonkiem. Jak się maluje w Ostrzelnicach? Maluje się świetnie, tak jak na całym Podlasiu, bo Podlasie jest urocze, urokliwe i nie pozwala człowiekowi na długo się oddalić, więc chętnie tutaj wracamy. Ja bardzo się dobrze czuję na Podlasiu i często bywaliśmy właśnie i byłem na plenerach wielokrotnie na Podlasiu. Więc jak by pan opisał swoje obrazy? Widzę Marilyn Monroe. Tak, wolałbym nie opisywać swoich obrazów, bo ja wiem, co na nich jest, więc wolałbym, żeby odbiorca sobie sam opisał obrazy i być może opinie będą zbieżne, a być może nie. Jeżeli nie, to jeszcze lepiej, bo wachlarz i perspektywa szersza, więc zostawia nas pan z takimi logicznymi zagadkami. No tak, aczkolwiek może nie zamierzenie, ale często to tak stosuję, nawet często nie tytułuję właśnie prac, żeby nie sugerować, żeby odbiorca
sam był w dialogu z... Do czego zmierzam? Spodziewałem się, że w Oskrzenice spokojny dworek, dużo przestrzeni, przyroda, lasy, rzeka, krzna, no to jakieś pejzaże, a tu widzę, że rzeczywiście wyobraźnia u pana Janusza jest ogromna. Pejzaże raczej są mi jakby na dalszym planie, natomiast często staram się wypowiedzieć w pewnych kwestiach na tematy, które są aktualne, które mnie nurtują, więc ten pejzaż jakby jest może pewnym tłem nieraz. Tutaj jeszcze odnoszę się bardziej do jakiejś tam wykadrowanej architektury, więc, ale w większości działam w jakichś postaciach. Tak. Jak Częstochowa znalazła drogę do Oskrzenic? Zostałem zaproszony przez moją koleżankę z poprzedniego plenerum, Marię Dziopak. Jestem tutaj właściwie pierwszy raz. Bardzo proszę. To też właściwie jest sytuacja taka, że zostaliśmy bardzo dobrze przyjęci gastronomicznie i w sensie mentalnym, także czujemy się tu wyśmienicie. Ja jestem co prawda pierwszy raz tu w tym rejonie, być może częściej bywam w Lublinie, co jest jakby nieopodal, bo mam rodzinę tam też w Lublinie i tam też bywam czasami na plenerach. A teraz tutaj koło Białej Podlaskiej, w Oskrzenicach jestem pierwszy raz. Być może nie ostatni, prawdopodobnie w przyszłym roku, jak będzie plener, mam nadzieję, że zostanę zaproszony. Tak się spodziewałem, w sumie waszych artystów jest tutaj bez liku, byliście na tym plenerze, ale na żadnym obrazie nie zobaczyłem naszych słynnych ruin tego pałacu carskiego letniego, który przecież stoi obok dworu w Oskrzenicach. Czy nie jest malowniczy? Jest malowniczy. Ale prawdopodobnie wyszło to tak dlatego, że ja bym musiał tam siedzieć przed tymi ruinami, natomiast mogłem zrobić zdjęcie. Ale miałem koncepcję innej akurat pracy, to są te trzy moje obrazy z tyłu, czyli forma pejzażowa. Natomiast no, nie zabrałem więcej płócien. To jest prozaiczna sprawa, ale tak to po prostu właśnie wyszło. Czy w Oskrzenicach właśnie dobrze działają na wasze artystyczne dusze i są miejscem, gdzie rzeczywiście dużo emocji pozytywnych, pomagających w tworzeniu dzieła. Tak, a całkowicie się z tym zgadzam, dlatego że to jest bardzo specyficzny klimat tutaj, jeżeli chodzi o samopoczucie. Uzyskujemy pewien spokój, możliwość bycia artystą w pełnym tego słowa znaczenia, dlatego że nic nam nie zakłóca, ani tramwaj, ani auta praktycznie, więc to jest może to banalne, ale to ma też jakieś znaczenie. Bo ta atmosfera między nami artystami jest na tyle pozytywna, że zachęca do pracy. To jest prawdopodobnie pierwszy plener w tej chwili mój i właścicieli i gospodarzy tego pleneru. Więc prawdopodobnie na przyszłym roku przyrzekam, że namaluję ruiny. Od kiedy żeście się tutaj zaczęli wprowadzać i zagospodarować ten teren? Około 3 lat. 3-4 lat gdzieś tak. Skąd pomysł na to, żeby właśnie... Przecież to jest tytaniczna praca, mało tego, to jest zabytek. Na pewno mieliście pod górkę. Skąd pomysł na to właśnie, żeby jednak tutaj osiąść, zainwestować i doprowadzić to do tego stanu, który jest obecnie? Pomysł całkowicie przypadkowo powstał, a mianowicie miało to wyglądać tak, że otworzyliśmy wypożyczalnię sprzętu typowo na wesela, krzesła, w tym właśnie ten namiot, w którym właśnie się znajdujemy, ale stwierdziliśmy razem z małżonką, że no, na stałe go tutaj po prostu umieścimy w tym pięknym miejscu zabytkowym, tak jak pan mówił, przy pięknych ponad 500-letnich dębach i po prostu będziemy robić dla ludzi fajne wesela. Te dęby robią wrażenie na artystach, a ta wasza współpraca właśnie z artystami jak zaczęła wyglądać, jak przebiegła? W ogóle skąd pomysł na to właśnie, żeby promować dworek poprzez wernisaże? Ja myślę, że to też wzięło się z tego, że u teściu w Bubel Łukowiska były te plenery i żona jakby już uczestniczyła w tych plenerach. No ja też, mi się zdarzyło ze 2 razy i po prostu też, no nam się to podoba i lubimy też obrazy, więc pomyśleliśmy, że zaprosimy w tym roku malarzy po prostu do nas w inne miejsce, żeby mieli coś też nowego, jakieś nową wenę, tak? Rozmawiałem z nimi i są bardzo zadowoleni. Będzie coś dla ciała, będzie coś dla ducha, mało tego, obrazy nie są dzisiaj wyjątkiem, jeśli chodzi o ten artyzm. Czeka nas jeszcze spotkanie z muzyką. Tak, oczywiście o godzinie, przewidujemy około 19:00, wystąpi przed gośćmi
Będzie koncert kwintetu akordeonowego Artis Anthemu pod batutą Zbigniewa Czuryło. I jeszcze na koncercie będzie można sobie po prostu pozwiedzać, pochodzić, poglądać obrazy i nawet, powiem tak, kupić coś, jak się coś spodoba, więc będzie możliwość dogadania się z artystą i po prostu kupić coś. Myślę, że artyści też to uwielbiają, to targowanie się o obrazy. Każdy lubi się targować, jesteśmy do tego jakby przyzwyczajeni. I na koniec, ten obraz, który widzę z tyłu za pana plecami, po lewej stronie mojej, pana prawej, to jest chyba właśnie dworek w Ostrzenicach, mało tego, tutaj chyba pańską żonę widzę. Tak. To akurat przez panią Marię Dziopak jest namalowane, a tutaj jest jakby moja córka. Na tym obrazie, tak. Daleko nie byłem. Tak, ale oczywiście tak, to jest nasz dworek i nasza córka malująca ten dworek. Thank you.